Przyłączajcie się do strajku akademickiego. Dziękuję bardzo. Może się przedstawię za pomocą szczekaczki. Proszę Państwa, jestem z wykształcenia historykiem sztuki i filozofem. Oba kierunki ukończyłem tutaj na Uniwersytecie Łódzkim. Teraz pracuję na Wydziale Filologicznym, na Kulturoznawstwie. Dokładnie rzecz biorąc, aktualnie w Zakładzie Nowych Mediów. Czyli słychać, że te przeszłe dokonania, jeśli chodzi tutaj o trening akademicki, są dość złożone w moim przypadku, ale oczywiście nie jest to przypadek wyjątkowy. Wiele osób tak ma. Dokładniej rzecz biorąc, tytuł tego naszego dzisiejszego wykładu to jest Prawo do Uniwersytetu, intelekt powszechny i zobowiązania społeczne. Także wokół tych trzech motywów będę się tutaj starał kręcić. I pozwolę sobie na chwilę odłożyć szczekaczkę. Proszę Państwa, zanim zacznę, kilka uwag wstępnych. Pierwsza sprawa to pytanie, o co chodzi z tą całą ustawą. Tak naprawdę w głębi, można by powiedzieć. Powiedziałbym, że chodzi o trzy sprawy. O podmiotowość, o decyzyjność i o władzę. Tak? Chodzi o to, żeby tą podmiotowość, decyzyjność i władzę środowisku akademickiemu odebrać. I nie tylko odebrać na jego własnym terenie niejako, wewnątrz uniwersytetu, odebrać prawo do samorządności, do samodecyzyjności, do samostanowienia, ale też tak naprawdę doprowadzić do tego, żeby w przestrzeni publicznej środowisko akademickie miało o wiele mniejszą możliwość zabierania głosu i powiedziałbym też interweniowania na bazie swoich eksperckich umiejętności, swojej wiedzy w różnorakich kontekstach społecznych, politycznych, kulturowych, mówiąc najogólniej. Oczywiście, proszę Państwa, ta tendencja do odbierania właśnie podmiotowości, odbierania władzy środowisku akademickiemu nie jest tylko specjalnością polską. Trzeba pamiętać, że jest to pewien trend szerszy, trend europejski czy też globalny i nie zaczęło się to wczoraj. Tak? Oczywiście tutaj mamy do czynienia z bardzo konkretnym przypadkiem, z konkretną ustawą. Pamiętajmy też, że pewien grunt pod tą ustawę stworzyła poprzednia ustawa minister Kudryckiej, ale pamiętajmy też, że właśnie w całej Europie, właściwie można by powiedzieć globalnie, tego typu dążenia od właściwie kilku dekad są bardzo wyraźnie. W naszym przypadku, jeszcze taki wątek wydaje mi się tutaj wart wprowadzenia, mamy do czynienia też z typową taką modernizacją właściwie peryferyjną czy półperyferyjną w przypadku właśnie tej ustawy. To znaczy próbuje się nam zaproponować jako nowoczesne, jako odświeżające rozwiązania, które już wiele lat temu zostały przetestowane w innych miejscach, powiedzmy na Zachodzie, szeroko pojętym, i od lat są ich skutki analizowane, badane, rozpoznawane, no i dosyć mocno krytykowane. Tak? Także jak w wielu innych przypadkach, coś, co nie sprawdziło się tam, do nas trafia jako nowum, jako coś, co ma być narzędziem modernizacyjnym. Tak? Przetestowaliśmy to na innych polach. Uniwersytet też jest kolejną jakby sferą, w której taka półperyferyjna, naśladowcza modernizacja właśnie ma następować. Kolejna sprawa z tych takich wstępnych. Mówimy tutaj dużo o zagrożeniu dla autonomii uniwersytetu i wskazujemy na kwestię rad, tak? Czyli takich tajemniczych ciał, które mają się pojawić i one mają, czy miały, bo podobno poprawka już to
usunęła, miały posiadać dużą moc decyzyjną. Tu chciałbym wskazać jeszcze na inny problem, inne zagrożenie, które o wiele mniej jest akcentowane, o wiele jakby ciszej na jego temat jest, a mianowicie kwestia likwidacji minimów kadrowych. Brzmi to pozornie tak urzędniczo, technicznie i wydaje się, że nic złego się za tym nie kryje, ale chociażby Marcin Zaród w tekście, z którego tezami w wielu wypadkach się nie zgadzam, ale to jest akurat dobry punkt, właśnie zwrócił uwagę, że to może być nawet bardziej niebezpieczne właśnie dla uniwersytetu, dla środowiska akademickiego. Dlaczego? Bo pewna gwarancja zatrudnienia, bo takie bezpieczeństwo, można by powiedzieć, pracownicze i socjalne zostanie w ten sposób dramatycznie naruszone. To jest możliwa konsekwencja. I bardzo możliwe, że w wyniku właśnie przejścia tego jakby ustalenia, tego przepisu, wewnątrz uniwersytetu dojdzie do takiej sytuacji, skoro jesteśmy przy Wydziale Ekonomicznym, to użyję tego określenia, że najgorszy homo economicus zostanie z nas właśnie wyprodukowany, będziemy nawzajem na siebie warczeć i będziemy rękoma, pazurami i nogami bronić się właśnie przed tym, żebyśmy każdy z nas, a na przekór innym, wbrew innym, nie stracił pracy. Także o tym przepisie też pamiętajmy. No i proszę Państwa, trzecia taka uwaga wstępna. W trakcie tych protestów mówimy bardzo dużo o idei uniwersytetu. Tak? Mówimy o tym, mamy takie przeczucie, że to, co jest proponowane, jest głęboko niezgodne właśnie z tym, czym uniwersytet z zasady swojej jest bądź powinien być. Tak? Także kwestia idei uniwersytetu wydaje mi się tutaj dosyć istotna i w moim wykładzie właśnie będzie też takie poczesne miejsce zajmowała. Spróbuję się zastanowić, czym uniwersytet jest z zasady, czym powinien być. Tak? W mniejszym stopniu będę się skupiał na tym, czym on faktycznie jest, bo wiemy, że z tym różnie bywa. W większym stopniu będzie to takie kolejne przypomnienie, a czym uniwersytet powinien być, jaka jest jego idea, jaka jest jego zasada, czyli taka, powiedzmy, moja wizja uniwersytetu, być może idealna, zostanie tutaj roztoczona. Jeśli chodzi o same protesty, to ja zwróciłbym uwagę jeszcze na jedną rzecz. To znaczy, mam nadzieję i sądzę, że ta nadzieja jest dzielona przez wiele osób, że ten protest, niezależnie od wszystkich innych rzeczy, może stać się takim nowym otwarciem, czy ponownym otwarciem debaty o uniwersytecie, o uniwersytetach w Polsce, zadaniem sobie jeszcze raz i próbą odpowiedzi na pytanie, w którą stronę iść, tak? Czym te uniwersytety być powinny. Ja tutaj spróbuję właśnie udzielić takiej odpowiedzi, w którą stronę czy w których kierunkach powinniśmy iść. Spróbuję przedstawić kilka takich, szumnie mówiąc, imperatywów, czyli takich nakazów, tak mówiąc językiem filozoficznym, którym uniwersytet powinien jakby się podporządkować. Dodam wewnętrznych nakazów, wynikających z jego istoty, nie zewnętrznych. Można by też powiedzieć, że to są takie trochę koordynaty, tak? Definiujące właśnie ideę uniwersytetu, trochę takie drogowskazy. I to będzie chyba najlepsza metafora. Czyli zaczynam od pierwszego. Prawo do uniwersytetu. Dobrze. Proszę Państwa, prawo do uniwersytetu rozpisuje się u mnie na dwie rzeczy. Pierwsza sprawa to jest prawo do bezwarunkowości, czyli do takiego działania bez jakiegoś pod warunkiem, prawda, bez ograniczeń, bez zakazów. Jest to jednocześnie prawo do autonomii i prawo do przestrzeni publicznej. I tutaj, gdy nasunęło mi się to określenie bezwarunkowość, prawda, prawo do bezwarunkowości, to stwierdziłem, że sięgnę do kilku cytatów i spróbuję na tych cytatach też pewne rzeczy, być może lepiej przez innych powiedziane, tutaj Państwu przekazać. Ogólnie, gdy myślałem nad hasłem przewodnim, nad tytułem wykładu, to właśnie nasunęło mi się to prawo do uniwersytetu. Natomiast przyznam się, że ja do niego doszedłem. Oczywiście funkcjonuje to pojęcie, ale w tym przypadku doszedłem do niego na zasadzie analogii z hasłem prawo do miasta. Prawo do miasta, tak? I tutaj spróbuję właśnie przeczytać Państwu, czym to prawo do miasta miałoby być. Samo hasło zostało rzucone w 1967 roku przez francuskiego filozofa, antropologa miasta Henri Lefebvre'a i on mówi tak, cytuję, prawo do miasta nie może być rozumiane powierzchownie lub wyłącznie jako powrót do tradycyjnych miast. Może być artykułowane jedynie jako prawo do odnowionego i odnowionego życia po miejsku. Takie, w którym publiczne miejsce spotkań stanie się najważniejsze
najważniejszym ze wszystkich zasobów. Można by sobie to przetłumaczyć na uniwersytet i wtedy mielibyśmy prawo do uniwersytetu, nie może być rozumiane powierzchownie lub wyłącznie jako powrót do tradycyjnego uniwersytetu. Może być artykułowane jedynie jako prawo do odnowionego życia uniwersyteckiego, takiego, w którym publiczne miejsce spotkań stanie się najważniejszym ze wszystkich zasobów. Zgodzilibyśmy się, być może, ja się w każdym razie zgadzam z tym, co jest tutaj powiedziane. To hasło, proszę Państwa, prawo do miasta zostało zaktualizowane w ostatnim czasie, po roku 2000. I tutaj spróbuję już, czytając fragment z Buntu Miast Davida Harvey'a, od razu zmienić miasto na uniwersytet. Także wszędzie tam, gdzie on mówi miasto, ja będę mówił uniwersytet. Państwo spróbujecie jakby prześledzić ten troszkę bardziej rozbudowany cytat i stwierdzić, czy się z tymi hasłami zgadzacie. On mówi tak. Pytanie o to, jakiego uniwersytetu chcemy, nie może być oddzielone od pytania o to, jakimi chcemy być ludźmi, jakiego rodzaju stosunków społecznych poszukujemy, jakie relacje z przyrodą sobie cenimy, jakiego stylu życia pragniemy i jakie wartości estetyczne pielęgnujemy. Dlatego też prawo do uniwersytetu jest czymś o wiele szerszym niż prawo dostępu jednostki lub grupy do zasobów, jakie zawiera uniwersytet. Jest prawem do zmiany i wynajdowania uniwersytetu na nowo takim, jakim go pragniemy. Jest też, co więcej, prawem bardziej kolektywnym niż indywidualnym, ponieważ wynajdowanie miasta na nowo, uniwersytetu na nowo, w sposób nieunikniony zależy od sprawowania kolektywnej władzy nad procesami edukacyjnymi, tak można by to tutaj z kolei sparafrazować. Wolność do tworzenia i przekształcania samych siebie i naszych uniwersytetów jest, chcę to podkreślić, jednym z najcenniejszych i jednocześnie najbardziej lekceważonych praw człowieka. Jak w związku z tym najlepiej egzekwować takie prawo? No i proszę Państwa, od tego prawa do miasta, tutaj traktowanego jako takie hasło analogiczne, jako pewna metafora, tutaj postanowiłem wyjść, do niego jeszcze wrócę na samym końcu, już odnosząc się do niego bardziej dosłownie. Jeśli mówimy, proszę Państwa, o bezwarunkowości, o uniwersytecie bezwarunkowym, no to tutaj od razu przychodzi na myśl niewielka książeczka, właściwie taki wykład konferencyjny, który w 1999 roku popełnił francuski filozof Jacques Derrida. Wyszło to niedawno w języku polskim. Postaram się też kilka cytatów z tej niewielkiej książeczki przywołać. Znowu chcę, żebyście Państwo śledzili je uważnie i zastanawiali się, na ile adekwatnie opisują naszą sytuację. Ja przyznam się, że przeczytawszy właśnie tą książeczkę teraz na świeżo, to ze zdziwieniem stwierdziłem, że właściwie jakby on opisywał naszą sytuację. Co też pokazuje, że no nie jest to jakby pewne nowum, że jest to szerszy proces, który od wielu lat w innych miejscach też się wydarza. I znowu pozwolę sobie pierwsze hasło przeczytać. Współczesny uniwersytet powinien być bezwarunkowy. Kontynuuję. Pod pojęciem współczesnego uniwersytetu należy rozumieć jego model europejski, który po bogatej i złożonej historii średniowiecznej od 200 lat funkcjonuje jako powszechny, to znaczy klasyczny w państwach typu demokratycznego. Poza tym, co nazywa się wolnością akademicką, uniwersytet ten domaga się, co powinno zostać mu przyznane już z samej zasady, bezwarunkowej wolności zapytywania i przedkładania propozycji, a nawet prawo do publicznego głoszenia tego wszystkiego, czego wymagają badania, wiedza i myślenie prawdy. Derrida mówi myślenie prawdy. Bez względu na to, jak enigmatyczne byłoby to odniesienie do prawdy, wydaje się ona na tyle fundamentalna, że powinna się znaleźć wraz ze światłem na większości symbolicznych insygniów uniwersytetu. No i proszę Państwa, sprawdziłem, co my mamy na naszym insygnium, tak? Czyli co mamy na naszym sztandarze uniwersyteckim. Znajdujemy tam hasło Veritas and Libertas, czyli prawda i wolność, o których mówił Derrida. No, poszukałem jeszcze światła, na godle literka E jest żółta, także można by to do światła spróbować też odnieść. Tak? Derrida w związku z tym tak jakby opisywał tak naprawdę sztandar naszego uniwersytetu. Idziemy dalej, bo wydaje się to strasznie idealistycznie brzmieć. Derrida mówi tak, wiemy aż nazbyt dobrze, że taki uniwersytet bezwarunkowy w rzeczywistości nie istnieje. Lecz z samej zasady i zgodnie z deklarowanym powołaniem, mocą jego uznanej istoty, powinien on pozostać ostatecznym miejscem krytycznego oporu, stawianego wszelkim dogmatycznym i niesprawiedliwym władzom zawłaszczającym. I kontynuuje. Taki bezwarunkowy opór mógłby przeciwstawić uniwersytet wielkiej liczbie władz. Władzom państwowym, a więc władzom politycznym państwa narodowego z jego fantazmatem niepodzielnej suwerenności. Dzięki temu uniwersytet byłby nie tylko kosmopolityczny, ale też uniwersalny.
Dalej, władzą ekonomicznym, czyli koncentracji kapitału narodowego i międzynarodowego, władzą medialnym, ideologicznym, religijnym, kulturowym i tak dalej. Krótko mówiąc, władzą ograniczającym każdą przyszłą demokrację. Kolejny cytat. Odwołując się zatem do samej instytucji uniwersytetu, uniwersytetem bezwarunkowym moglibyśmy nazwać podstawowe prawo do mówienia wszystkiego, choćby tytułem tworzenia fikcji i eksperymentowania z wiedzą, prawo mówienia o tym publicznie, prawo głoszenia tego. I tutaj Derrida znowu wraca do kwestii tego, że ten bezwarunkowy uniwersytet jest bardziej takim horyzontem, bardziej takim punktem odniesienia, właśnie drogowskazem, pokazującym, w którą stronę trzeba podążać. Natomiast no, rzeczywistość jakby nie dorasta nieustannie do tego właśnie horyzontu, czy do tego, nazwijmy to, ideału. Językiem filozoficznym byśmy powiedzieli, że jest taka idea regulatywna, tak, która właśnie reguluje nasze działania, powinna regulować nasze działania, ukierunkowywać. No i Derrida tutaj troszkę tak już smutniejszych słów nam właśnie podrzuca. Jeśli bezwarunkowość stanowi z samej zasady nieprzezwyciężalną siłę uniwersytetu, to w istocie nigdy nie była ona efektywna, faktyczna, rzeczywista. Ukazuje bezsilność uniwersytetu, niemoc jego obrony przed wszelkimi władzami, które nim zarządzają, osaczają i próbują go sobie podporządkować. Ponieważ jest ona, bezwarunkowość, z gruntu obca władzy, uniwersytet także nie posiada sobie tylko właściwej władzy. I ostatni cytat. Derrida mówi tak. A mówię o uniwersytecie bez warunków, a zwłaszcza o uniwersytecie bezwarunkowym, po to, aby umożliwić zrozumienie tego bycia bez zakazu, bez ograniczeń. Ponieważ uniwersytet jest z zasady absolutnie niezależny, to jest także cytadelą narażoną na ciągłe ataki, która bywa zagrożona, która pozostaje do zdobycia, a niejako zmuszana jest do... Nierzadko zmuszana jest do bezwarunkowej kapitulacji. Owszem, cytadela ta poddaje się, często sama się zaprzedaje lub po prostu ryzykuje, że zostanie zdobyta, zajęta, nabyta, że stanie się filią konglomeratów i międzynarodowych firm. To właśnie stanowi dziś główną stawkę polityczną. Do jakiego stopnia organizacja badawcza i naukowa powinna być wspierana, to znaczy pośrednio lub bezpośrednio kontrolowana, wyrażając się zaś eufemistycznie sponsorowana ze względu na interesy handlowe i przemysłowe. Dobrze wiemy, że zgodnie z tą logiką humanistyka często staje się po prostu zakładniczką wydziałów nauk ścisłych i stosowanych, skupiających inwestycje kapitałowe, co do których już z góry zakłada się, że są one opłacalne, co jest przecież z istoty obce światu akademickiemu. Jak Państwo słyszeliście, Derrida jest jak najbardziej w tych fragmentach strawny. Przyznaję się, że trochę powycinałem, zremiksowałem je, ale wydaje mi się, że dosyć na pewnym poziomie ogólności adekwatnie opisują jego słowa również naszą obecną sytuację. Podsumowując, prawo do bezwarunkowości, jak to tutaj za Derridą nazywam, to jest prawo do prowadzenia, wolność prowadzenia badań, wolność zapytywania, czyli kwestionowania na dobrą sprawę potencjalnie wszystkiego, krytykowania, prawda, takiego krytycznego badania i wolność do głoszenia tego w przestrzeni publicznej. To jest ta podstawowa tutaj kwestia. Idziemy dalej. Prawo do uniwersytetu to byłoby, proszę Państwa, również, i to zabrzmi dziwnie, prawo do myślenia. Prawo do myślenia. Myślenie, proszę Państwa, tutaj oczywiście ujmuje w bardzo specyficznym znaczeniu. Myślenie to jest coś innego niż takie intelektualne przetwarzanie danych. Tak? To są dwie różne rzeczy. Myślenie zdarza się, myślenie nie istnieje cały czas, myślenie zdarza się w momencie, gdy właśnie dochodzi do zakwestionowania pewnych istniejących, zastanych, obowiązujących, nie wiem, reguł, konwencji, prawda, jakby stanu rzeczy. Gdy poddajemy to właśnie wątpliwość, gdy zastanawiamy się, co innego, radykalnie innego, nowego moglibyśmy stworzyć, wtedy myślimy. Zauważyłem, że sam się łapię na czymś takim, że no, nadchodzą wakacje, wreszcie będę mógł poczytać i co zrobić, proszę Państwa? Pomyśleć. Tak? Dlaczego? Bo myślenie wymaga czasu. Myślenie wymaga, wolność do myślenia, można by powiedzieć, wymaga pewnych materialnych jakby zabezpieczeń, warunków, które no, muszą być zagwarantowane. Inaczej trudno znaleźć czas, pieniądze i tak dalej właśnie na to myślenie.
Don Majewski w Krakowie wygłosił właśnie taki też wykład poświęcony kwestii myślenia jako zapoczątkowywania czegoś nowego i wydaje mi się, że tutaj mógłbym się pod tym w pełni podpisać. Ten punkt do jakby podobnej intuicji czy podobnego przekonania o tym, co również powinno mieć miejsce na uniwersytecie, być może w pierwszym rzędzie, tutaj byłbym się w stanie w pełni podpisać. Te dwa punkty jakby zawierają w sobie to, co nazwałem prawem do uniwersytetu. Przechodzę do kolejnego zagadnienia. Intelekt powszechny, bądź też mózg społeczny, bo takie określenie też się pojawia. I tutaj, proszę Państwa, ostatni cytat. Cytat będzie tym razem z Karola Marksa. Macham tutaj do poprzednika sprzed dwóch dni, który właśnie też Marksa przywołał, choć nie cytował. Uznaję, że przygotowałeś grunt, to ja zacytuję, zaryzykuję i zacytuję. Fragment o maszynach, pozdrawiam tutaj studentów, którzy musieli się przebijać przez ten fragment, z połowa wieku XIX. Marks mówi tak w tym fragmencie. Przyroda nie buduje ani maszyn, ani lokomotyw, ani kolei żelaznych, ani telegrafu elektrycznego, ani automatycznych przędzarek. To wszystko są wytwory ludzkiej pracowitości, materiał naturalny przekształcony w organy ludzkiej woli panującej nad przyrodą, czyli, krótko mówiąc, działalności człowieka w przyrodzie. I tutaj Marks zaczyna swoje takie metaforyczne, prawda, zdolności rozwijać. On mówi tak, że maszyny są to stworzone ludzką ręką organy mózgu ludzkiego, uprzedmiotowiona siła wiedzy. Rozwój kapitału trwałego wskazuje, do jakiego stopnia ludzka wiedza, knowledge, stała się bezpośrednio siłą wytwórczą, a przeto same warunki społecznego procesu życiowego przeszły pod kontrolę, i tutaj w oryginale po angielsku, general intellect, czyli właśnie tego powszechnego intelektu, i zgodnie z nim zostały przetworzone. Rozwój ten wskazuje, do jakiego stopnia wytwarza się społeczne siły wytwórcze nie tylko w postaci wiedzy, lecz jako bezpośrednie organy społecznej praktyki realnego procesu życia. To oczywiście brzmi kompletnie hermetycznie, nic z tego nie jesteśmy w stanie usłyszeć, nie wyciągniemy sobie od razu. Ja bym to streścił w dwóch takich krótkich może hasłach. Marx tutaj zwraca uwagę na pewien proces, który oczywiście w jego czasach już się rozwija. On się zastanawia, na ile w przyszłości to się będzie intensyfikować. I raczej jest zdania, że tak to będzie wyglądało, że to nastąpi. Mianowicie ta siła wytwórcza, o której on tutaj mówi, czy potencjał wytwórczy, nie leży już tylko i wyłącznie, czy nawet przede wszystkim w pracy ludzkiej, w pracy wytwórczej robotników, ale właśnie w pracy maszynowej. A praca maszynowa, czyli technologia wytwarzająca, to jest coś, co on tutaj nazywa uprzedmiotowieniem wiedzy. Także on tutaj docenia wiedzę, tak, jako właśnie coś bezpośrednio wytwórczego, coś, co przekłada się na technologię, na maszyny, i te maszyny w coraz większym stopniu przejmują właśnie pracę ludzką. Druga rzecz, na którą tutaj chcę zwrócić uwagę, to jest przekonanie, że dzięki tej wiedzy ucieleśnionej czy uprzedmiotowionej w technologii zmienia się też życie społeczne. On tutaj wprost mówi, że technologia, maszyny, prawda, cała przemiana z nimi związana wpływa też, determinuje, można by powiedzieć, życie społeczne. I tutaj pojawia się to kluczowe pojęcie, które tak naprawdę chciałbym wyłuskać z tego fragmentu i wokół którego chciałbym zbudować kolejny fragment tej swojej wypowiedzi, czyli ten powszechny intelekt. Co to jest ten powszechny intelekt? Jak to rozumieć? Marks tutaj przede wszystkim wskazuje, że ten powszechny intelekt to jest tak zwany kapitał trwały, tak? Maszyny, urządzenia, fabryki i tak dalej, czyli ta wiedza ucieleśniona w technologii. To pojęcie w ostatnich kilku dekadach ten powszechny intelekt cieszyło się niesamowitą popularnością i próbowano na różne sposoby jakby aktualizować je, dostosowywać do danych współczesnych, można by powiedzieć. I w związku z tym stwierdzono, że za ten intelekt powszechny, czy też mózg społeczny, jak mówił Marks, należy uznać nie tylko maszyny, czyli to, co byśmy nazwali dzisiaj hardwarem i softwarem, ale też wiedzę zawartą w żywych ciałach, czyli po prostu pracowników wyposażonych w wiedzę, w kompetencje. Jeżeli te maszyny byśmy nazwali hardwarem i softwarem, no to tych ludzi wyposażonych w wiedzę byśmy nazwali wetwarem, czyli takimi miękkimi maszynami, żywymi maszynami. Tak? I jeszcze jeden tutaj element czasami jest dodawany. Tym intelektem powszechnym jest wiedza ludzi, ale ludzi, którzy współpracują ze sobą, kooperują, tak? Którzy są taką zbiorowością usieciowioną, jak dzisiaj byśmy powiedzieli. Tak? Trzecim elementem, który jest czasami też dodawany do tego hasła intelekt powszechny, to jest kwestia algorytmów.
czyli różnego rodzaju sposobów działania, technik działania można by powiedzieć. Tak? No i teraz, proszę Państwa, jak ten intelekt powszechny, czyli technologia, usieciowieni ludzie, którzy współpracując ze sobą, wymieniając się ideami, wchodząc w różne interakcje, wytwarzają wiedzę, tak? I te algorytmy, czyli pewne sposoby działania, jak to się ma do kwestii uniwersytetu. Tu mi, proszę Państwa, wyszło troszkę więcej tych punktów, nie dwa, ale pięć, także proszę o cierpliwość i spróbuję je tutaj pokrótce przynajmniej omówić. Pierwsza sprawa, wynikająca z tego hasła intelekt powszechny, to jest właśnie samo usieciowienie, sama współpraca w ramach pewnej zbiorowości. I tutaj wydaje mi się, że można by to odnieść przede wszystkim do kwestii wspólnoty uniwersyteckiej i postawić nacisk, taki postulat właściwie wysunąć, że ta wspólnota w coraz większym stopniu powinna się oddolnie samoorganizować. Tak? Że jakby nie z zewnątrz powinny być narzucane formy zarządzania chociażby uniwersytetem, decydowania o tym, co się tutaj dzieje, tylko te formy powinny być wypracowywane właśnie oddolnie. To, proszę Państwa, oczywiście oznacza takie chociażby zagadnienia, takie hasła jak demokratyzacja. Tak? Pytanie, czy na uniwersytetach jest wystarczająco dużo demokracji. Prawda? Oczywiście odpowiedź sami sobie tutaj niejako udzielamy. Powinno być jej więcej, powinna być demokracją bardziej bezpośrednią. To znaczy cała wspólnota powinna w większej ilości spraw podejmować decyzje. Druga sprawa z tym ściśle związana z tą ideą, że intelekt powszechny to są współpracujące ze sobą jednostki w ramach pewnych zbiorowości, to jest położenie nacisku na solidarność. Jesteśmy raczej zachęcani do rywalizacji, jesteśmy raczej zachęcani do bycia właśnie takimi homo economicusami, prawda? Którzy rywalizują, którzy dbają o swój interes i tylko współpracują, o ile właśnie im się to będzie opłacało. W krótkim terminie można by powiedzieć. Natomiast tutaj solidarność, raczej właśnie współpraca, kooperacja, to by były też takie wartości, bym powiedział, na które zdecydowanie powinniśmy położyć nacisk. Zapisałem sobie tutaj jako takiego, no nie wiem, patrona czy punkt odniesienia w historii Abramowskiego, tak? Który właśnie też zwraca uwagę na konieczność takiego oddolnego budowania pewnych procedur współpracy, solidarności, takiego samozarządzania sobą, samoorganizowania się. Druga sprawa, proszę Państwa, to jest kwestia pracy. My na uniwersytecie pracujemy. Proszę Państwa, praca, i dodałbym, sięgając do takiego kodu z teorii feministycznej, praca niewidzialna w dużym stopniu. To znaczy, my dużo wykonujemy rzeczy, których może nie widać, które nie są tymi przysłowiowymi, zapisałem sobie tak, fajerwerkami innowacyjności, tak? Natomiast ta niewidzialna praca jest niezbędna, aby od czasu do czasu ten fajerwerk innowacyjności się pojawił. Tak? W teorii dotyczącej współczesnego świata sztuki, pozwolę sobie tutaj na taką analogię, używamy teraz dosyć często również w Polsce takiego pojęcia jak ciemna materia świata sztuki. Ciemna materia świata sztuki to jest cała zbiorowość artystów i artystek pracujących, tworzących, natomiast no, nie przebijających się, można by powiedzieć, na ten świecznik. Oni nie są tymi gwiazdami, które świecą na firmamencie, tylko są tą ciemną materią właśnie, która tam 90 parę procent przestrzeni wypełnia, a jednak bez niej ten wszechświat by nie istniał, prawda? Ta ciemna materia pracuje na te gwiazdy, na te fajerwerki, tak? Ale tą ciemną materię jak najbardziej trzeba też docenić i właśnie prawo do takiej pracy. Pracy, która może być czasami i reprodukcyjna. Nie zawsze musi mieć w sobie ten pierwiastek absolutnego przełomu, prawda, nie wiem, metodologicznego, technologicznego. Tak? To jest też coś, co my tutaj jak najbardziej robimy, to trzeba uszanować i odpowiednie warunki do tak rozumianej pracy, również tej niewidzialnej, powinny być zapewnione. Kolejna sprawa. Proszę Państwa, nowe formy takiej zbiorowej, usieciowionej pracy, tym razem badawczo-akademickiej. To znaczy, czy jesteśmy usatysfakcjonowani z, nie wiem, konferencjami, prawda, seminariami itd., itd. Czy to są formy, które wydają nam się właściwe na ten moment, na XXI wiek? Czy nie pojawia się często w nas pragnienie właśnie stworzenia
zorganizowania na nowo właśnie kontaktów badawczych, współpracy, prawda, kooperacji. Czy nie pojawia się często takie pragnienie, żeby zrobić coś świeżego, i tutaj istotna sprawa, poza uniwersytetem, tak? Od wielu znajomych osób z gremiów akademickich często słyszę, że no, na uniwersytecie, prawda, pracuję tego, ale takie najciekawsze rzeczy to robię gdzieś poza uniwersytetem. I tutaj zapisałem sobie takie hasło: uniwersytet poza uniwersytetem, tak? Bywają takie sytuacje, gdzie właśnie nowe formy współpracy takiej akademicko-badawczej powstają na jakichś zewnętrznych, powiedzmy, seminariach, w nieformalnych grupach, natomiast warto niewątpliwie czerpać z tych doświadczeń, aplikować je, wprowadzać do wnętrza uniwersytetu właściwie pojętego. Te nowe formy pracy akademicko-badawczej to jest też konieczność zadbania o nowe mechanizmy, maszyny, kanały, bym powiedział, wytwarzania wiedzy, ale też jej dystrybucji, tak? To znaczy większość tutaj pracowników uniwersytetu być może ma swoje, nie wiem, artykuły na jakiejś tam Akademia Edu czy czymś takim, prawda? No, warto by, czyli na skomercjalizowanych tak naprawdę portalach, warto by pomyśleć o innych, znowu oddolnie bardziej zbudowanych, bardziej państwowych, bardziej społecznych formach właśnie dystrybucji wiedzy. Ogólnie sobie zapisałem tutaj, że warto postawić nacisk na przeciwdziałaniu prywatyzacji wiedzy. Raczej uspołecznienie wiedzy niż jej prywatyzowanie. To jest też coś, co z tego hasła intelekt powszechny powinno wynikać. Kolejna sprawa. Współpraca z maszynami, tak to nazwałem. Może też spróbuję. Współpraca z maszynami. Proszę Państwa, polecam tekst Michała Krzykawskiego, który jest w sieci. On bardzo krytycznie też podchodzi do ustawy 2.0, skupiając się na tym 2.0 właśnie. To znaczy zastanawiając się, na ile ta ustawa rzeczywiście jest sensownym, przemyślanym sposobem skonfrontowania się, zmierzenia z tą rzeczywistością, jaką określamy mianem, nie wiem, ery cyfrowej. Ja sobie tutaj zapisałem jeszcze kilka takich haseł i związanych z nią zagadnień. Wielkie liczby, big data, społecznego wytwarzania wiedzy, automatyzacji, algorytmizacji, władzy algorytmów, prawda? Na ile są te rzeczy wzięte tutaj pod uwagę? Jego odpowiedź jest dosyć jednoznaczna i krytyczna. Uznają, że nie zostało to specjalnie wzięte pod uwagę, że ta szansa na skupienie się na z jednej strony zagrożeniach, z drugiej nowych możliwościach, nowych szans związanych właśnie z erą cyfrową, w tej ustawie nie znalazło miejsca. Natomiast niewątpliwie właśnie ta kwestia współpracy z maszynami, jak to nazwałem, powinna też być takim drogowskazem, kierunkowskazem. W tym kierunku powinniśmy w coraz większym stopniu zmierzać. No i dotychczasowe formy, powiedzmy, cyfrowej humanistyki, jak to chyba nazywane, oczywiście są pewnym właściwym krokiem w tym kierunku, ale nie powinniśmy na nich poprzestawać. No i ostatni tutaj punkt, jeśli chodzi o ten intelekt powszechny. Wczoraj Marcin Bogusławski użył takiego określenia, że właściwie wszelka nauka, tak, ze wszystkich wydziałów jest stosowana. Ja wtedy przyklasnąłem temu, bo sam coś takiego właśnie chciałem powiedzieć. Ten podział na stosowaną właśnie naukę czy wiedzę, no i taka, która nie jest stosowana, czy nie daje się zastosować, też tak naprawdę jest trochę narzucony i fałszywy. Słyszeliśmy o tym z kolei na wykładzie z ekonomii, że są różne wartości, prawda? Że w różnych sensach możemy mówić o cenie, no i o samej wartości. Ja bym powiedział też, że w różnych sensach możemy, czy w różnych znaczeniach możemy mówić o stosowaniu, o użyteczności, czy stosowalności w ogóle wiedzy. To, co robimy na wydziałach społecznych, na wydziałach humanistycznych, jak najbardziej też, nie powiem, że jest, ale może stawać się niewątpliwie, bo gdybym powiedział, że jest, no to byłoby takie zdefiniowanie, określenie, może stawać się nauką stosowaną, może być stosowane w praktyce. Powiedziałbym, że ten intelekt powszechny, przypomnę Państwu, to są tak, maszyny, to jest wiedza w żywych ludziach, którzy współpracują, komunikując się, usieciawiając się. I trzecia sprawa to były te algorytmy, sposoby, techniki działania. I tutaj, proszę Państwa, kluczowa sprawa. Wydaje mi się, że na uniwersytecie, szczególnie w procesie dydaktycznym, tworzymy, kształtujemy coś, co z jednej strony byśmy nazwali, nie wiem, tam wiedzą, wrażliwością, umiejętnościami, kompetencjami i tak dalej, ale można by też tym, tą metaforą się posługując, nazwać to algorytmami, czyli pewnymi technikami działania.
I teraz kluczowe pytanie, jakie musimy sobie zadawać, to jakie algorytmy chcemy kształcić, jakie sposoby działania, jakie techniki postępowania, radzenia sobie z rzeczywistością, z życiem, nawet użyłbym takiego słowa, chcemy właśnie kształcić w studentach i studentach. Także kwestia nauki stosowanej wydaje mi się tutaj kluczowa. I to, proszę Państwa, prowadzi nas do trzeciej kwestii, czyli do zobowiązań społecznych. Dużo mówimy o autonomii, dużo mówimy o tym, że właśnie uniwersytet powinien być samorządny. Tutaj może przy okazji hasła autonomia pojawiać się takie błędne przekonanie, że to jest takie zamknięcie się na rzeczywistość, że to jest budowanie takiej, kiedyś się mówiło wieży z kości słoniowej, dzisiaj mówi się bańki, prawda, na zasadzie bańki, czy na zasadzie analogii z bańką internetową. Że to jest wycofywanie się, czy negowanie wszelkich właśnie zobowiązań, jak to się mówi, względem podatników. I tutaj, tak jak wczoraj Marcin sugerował, że trzeba odzyskać, przechwycić pojęcie fabryki wiedzy, ja bym powiedział, że trzeba też odzyskać pojęcie zobowiązań uniwersytetu względem jego zewnętrznych. Natomiast pozwoliłem sobie określić hasłowo te zobowiązania nie jako biznesowe, gospodarcze czy coś takiego, tylko społeczne, bo to jest tutaj dosyć istotne przekierowanie, prawda? Uniwersytet ma zobowiązania społeczne. Dwa punkty, proszę Państwa. W nawiązaniu do tego, co przed chwilą powiedziałem, to zobowiązanie społeczne to jest kształtowanie właśnie tych technik działania, sposobów działania w procesie dydaktycznym. Gdy pytamy studentów, czasami taką ankietę robimy na zajęciach, studentki też, co byście chcieli uzyskać od uniwersytetu, czego oczekujecie? No oni dosyć mocno kładą nacisk właśnie na kwestię praktyki, że chcieliby się tutaj nauczyć, no wiedza jest oczywiście niezbędnym komponentem, ale takiego wykorzystywania tej wiedzy. Że chciałyby, żeby ta wiedza też była w bardziej realnych, a nie tylko takich laboratoryjnych sytuacjach przekazywana. Wydaje mi się, że to jest dosyć istotna sprawa i uniwersytet takie zobowiązanie względem właśnie studentów, studentek powinien wypełniać. Ja bym tutaj, odwołując się do pierwszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego, Kotarbińskiego, stwierdził, że powinniśmy uczyć ogólnie pojętej dobrej roboty. Kotarbiński był autorem teorii sprawnego działania, jak to nazywał, teorii, którą sam też określił mianem prakseologii. Napisał m.in. taki, no to już było zebranie wielu artykułów pisanych przez długie lata, traktat o dobrej robocie i wydaje mi się, że jeżeli szukamy w nawet tutaj lokalnej przeszłości, lokalnej tradycji jakichś elementów, do których warto się odwoływać i które warto aktywizować, aktualizować, to tutaj Kotarbiński i właśnie to hasło dobrej roboty, czyli takiego kształtowania pewnych, najogólniej mówiąc, technik czy nawyków postępowania, tak? Dzięki którym studenci, studentki wychodziliby z tego miejsca lepiej przysposobieni do radzenia sobie ze światem, krytycznego analizowania, prawda? Stawiania oporu w momencie, gdy ktoś próbuje ich niesprawiedliwie potraktować chociażby, tak? I Kotarbiński tutaj będzie chyba dobrym przewodnikiem. No i druga sprawa, to zobowiązanie społeczne wyraża się też w czymś, co ja sobie nazwałem lokalizacją uniwersytetu. Chodzi tutaj, proszę Państwa, o właśnie to, co nazwałem wcześniej prawem do miasta, czyli już dosłownie rozumiane zaangażowanie w sprawy lokalnych czy też regionalnych społeczności. Dążenie do tego, żeby wzajemnie się uczyć. My, na ile możemy pomagać i dawać jakby, udostępniać, dzielić się naszymi kompetencjami, wiedzą, eksperckim potencjałem również, prawda, z lokalną społecznością, uczyć się też od nich, jak wyglądają problemy właśnie miejskie, jak wyglądają trudności, z którymi mierzy się lokalna społeczność i wspólnie jakby próbować je rozwiązywać. Powiedziałbym, że to zaangażowanie społeczne, to zobowiązanie społeczne do uniwersytetu powinno się właśnie wyrażać w takim wspólnym ze społecznością egzekwowaniu prawa do miasta, tak? Takiej wspólnej obronie miasta, społeczności lokalnej przed siłami, mechanizmami, które no bardzo często instrumentalizują miasto, tak? Czyli trochę je prywatyzują, trochę traktują jako jakiś wewnętrzny folwark, interes i nie ma słuchania głosu mieszkańców. Trzeba w takich sytuacjach właśnie interweniować. Tutaj
tutaj istotne zobowiązanie społeczne Uniwersytetu moim zdaniem leży. Czyli krótko mówiąc i tak podsumowując ten wątek i właściwie już całość, zarysowałem tutaj coś, co bym nazwał takim ekspercko-aktywistycznym i jeszcze jedno słowo, społecznikowskim, znowu Kotarbiński się na dobrą sprawę kłania i Abramowski, o którym wcześniej wspomniałem, ekspercko-aktywistyczny, społecznikowski model obecności środowiska akademickiego właśnie w lokalnych społecznościach, chociażby w przestrzeniach miast. Oczywiście to jest robione, wiele z nas jest w takie rzeczy zaangażowane, natomiast też wydaje mi się, że nacisk na to powinien być większy i w większym stopniu powinna jakby gratyfikacja też po stronie Uniwersytetu takich działań ze strony pracowników, pracownic występować. Bo w tej chwili często jest tak, że chcielibyśmy i tak dalej, ale nie mamy czasu, bo zajęcia, bo prawda, artykuły do napisania i tak dalej, i tak dalej. Ta nasza czasowa chociażby możliwość zaangażowania się właśnie w kwestie miejskie, społeczne jest ograniczona, a na tym powinno polegać i w tym powinno wyrażać się właśnie nasze zobowiązanie społeczne. I zakończę, proszę Państwa, dwoma informacjami z tak zwanej właśnie bańki internetowej, facebookowej. Otóż wczoraj właśnie przeczytałem wśród informacji, które napłynęły w moim Facebooku, że dwa komitety, akademickie komitety protestacyjne w Poznaniu i w Warszawie właśnie wykonały pewne symboliczne gesty, które bardzo dobrze się wpisują w to hasło zobowiązań społecznych uniwersytetu. W Poznaniu właśnie komitet protestacyjny, który bardzo mocno wyartykułował też hasło autonomia, ale też zaangażowanie społeczne uniwersytetu. Członkowie, członkinie tego komitetu zorganizowali i poprosili uczestniczących właśnie w proteście o to, by pomogli zablokować nielegalną eksmisję. Czyli taki no, symboliczny, ale jednak ważny gest. Natomiast warszawski z kolei komitet protestacyjny napisał list poparcia dla zwolnionej właśnie pracownicy LOT-u, która była członkinią związków zawodowych i próbowała zorganizować strajk. Także to są takie drobne symboliczne gesty, ale wydaje mi się, że one też są takimi drogowskazami, które pokazują na czym, w którym kierunku to nasze zobowiązanie społeczne powinno biec. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za piąty wykład ze szczekaczką panu doktorowi i wszystkim obecnym. Chciałbym powiedzieć, że w tej chwili procedują w Sejmie drugie czytanie, pewnie będzie dzisiaj głosowanie. Nie wiem, czy jutro się zobaczymy, czy będzie jakiś wykład. Jeśli tak, proszę śledzić nasze komunikaty, będziemy w kontakcie. A dzisiaj zapraszam oczywiście o godzinie 15:00, można przyjść, pogadać, powiedzieć hello do Polsatu. Bardzo proszę. Przyłączajcie się do strajku akademickiego.